Czy się, że początek roku po ten speed champion był taki bardzo mocno słaby? Owszem, LEGO wydało nam Nissana Skyline, zerowanego na filmie, za szybcy, zaściekli, ale jak na mnie osobiście nie był tym czymś, czego poszukiwałem w tych super samochodach. Był on dość mocno niedopracowany, słabo wykonany i mimo tego, że mamy prawie 3 miesiące po premierze, cały czas nie jestem w stanie przekonać się do kupna tego zestawu, ale. Całe szczęście nastał marzec i premiera całkowicie nowych zestawów związanych z serią Speed Champion, które mam nadzieję będą takim game changerem w wypadku tej serii. i pora mi się przyjrzeć do dokładnie jednemu z nich, owej tej zestawie Porsche 9663, które Lego na podstawie nam wydać z dniem 1 marca. Sam zestaw zawiera 280 elementów i cena katalogowa tego zestawu to jest 119,99 zł, 99 groszy, ale bez najwyższego problemu jesteśmy w stanie go zakupić za kwotę około 85 zł. To, co Lego na podstawie to wydać, jest to bardzo dobrze i ciekawie zrobiony model i to mogę od razu powiedzieć szczerze i otwarcie, to co tutaj dostajemy jest naprawdę bardzo fajną kopalnię ciekawych pomysłów na budowę, nowych różnorodnych elementów, które zostały nam tutaj oddane, plus do tego piękny model prezentacyjny lub zabawowy. Kolory, jak i źródło techniki budowania są to, że te ładnie, dobrze schludnie, wszystko ładnie się łączy, oddając w nasze ręce to oto piękne cudo. Połączenie czerwieni i bieli odpowiada stuprocentowo temu, co widzieliśmy w oryginalnym samochodzie, który jeździł m.in. po torach w wyścigu to co do kolorystyki i użytych technik budowania, to możemy nie mieć żadnych zarzutów, ale ogromnym zarzutem to tak naprawdę mam do LEGO odnośnie naklejek, którą akurat w tym wypadku tego zestawu mamy. A jest ich tutaj ogromna ilość. Owszem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że w wypadku tego samochodu oryginału był on obklejony całą masą przeróżnych grafik, banerów producentkich i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj zdecydowanie LEGO, jak na takie maleństwo, bardzo mocno poszalało, bo prawie 35 naklejek, które tutaj są, przy różnej wielkości, które musimy tutaj nalepić, sprawiało mi, naprawdę jak mi się duży problem i to, czego zawsze nie lubię serii Speed Champion, czyli te ogromne ilości naklejek, które nam są tutaj oddawane, I tylko zestawy są tanie, pięknie wyglądają później na półce, to przykleić to wszystko, to jest tutaj bardzo duży akurat problem w wypadku tych e zestawów. Które akurat tutaj dostajemy, i moim osobistym zdaniem w wypadku spiczępionych jednak powinno być robione więcej grafik niż. Taka duża ilość naklejek. Tyle dobrze, że akurat owiewka, którą tutaj mamy, jest nadrukowana w pełni takim samym wzornictwem, jak akurat mamy w wypadku oryginalnego modelu, tak i same grafiki, które tutaj są, zgrywają się stuprocentowo z tym, co widzimy na oryginalnym modelu. Nie znajdziemy tutaj grafik sponsorów, które na oficjalnym modelu się znajdowały. No i elementy całkowicie nowe, bo powiedzmy sobie szczerze, że jest tutaj ogromna ilość nowych elementów, które LEGO postanowi nam wydać do tego zestawu i użyć ich po raz pierwszy. Po pierwsze, najważniejsze owiewka, którą tutaj jest zastosowana. W tym zestawie. Ma wykonane bardzo duże druki, jak mówiłem wcześniej, i jest ciekawym dodatkiem do naszej kolekcji. Bo taka wiawka jak tutaj szczerze i otwarcie Wam powiem, nie słucham, jeszcze nigdy wcześniej w żadnym zestawie Lego. Jest dobrym ciekawym elementem, który na pewno będzie jeszcze wiele razy używany zarówno w modelach samochodów, jak i w modelach czy różnego typu samolotów zabawowych, które Lego będzie nam oddawać w naszej kolekcji. Zaokrąglony za plate 1 na 3 w kolorze czarnym też jest akurat bardzo fajnym dodatkiem którego co postawił nam wyużyć. I aż całe z tego co pamiętam, 4 sztuki tutaj znajdziemy w tym Zestawie tego elementu, co również stanowi bardzo fajny i ciekawy nowy element, którego nam tutaj dodało. I całkowicie nową, który pierwszy raz zobaczymy, akurat składając ten set, jest ten malutki playcik 1 jeden na 1 x 25 który tutaj jest nam zrobiony. Znajdziemy tu bardzo dużo i otwiera nam ten element całkowicie nowy, ogromny potencjał mocerski, który ludzie będą mogli sobie wykorzystać do budowy swoich ciekawych konstrukcji i całkowicie nowego świata budowli, który na nas czeka. x 1 zaokrąglony. Co się spotykamy akurat ten element przy różnych zestawach, ale po raz pierwszy spotykamy się, żeby ten element spotkalibyśmy w... Rzeczystej barwie, która akurat tutaj jest użyta, prezentuje się to bardzo fajnie i użyte te elementy są tutaj w bardzo ciekawy sposób, ażeby zaprezentować całkowicie nowe techniki budowania, które przed nami Lego tutaj prezentuje. Choćby ten czysty play, który został że tutaj na światła, co jest bardzo ciekawym dodatkiem i pokazuje kreatywność, którą akurat możemy tutaj stosować w wypadku tego modelu. Jak za tak małe pieniądze, taka duża ilość nowiutkich całkowicie elementów jest to ogromny tak naprawdę plus dla Lego, za to, co postanowili nam tutaj zrobić. I pozostając. To tak naprawdę mini figurkę, której zwykle z serii Speed Champion nie mogą nam braknąć i jest zrobiona również na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Figur kierowcy koloru białego wykonanymi nurkami stroju wyścigowego z malutkim rogiem Porsche, który również musi się tutaj znaleźć. I wygląda na tak naprawdę poziomie na kolorystyki, jak i na druków, od tego, czego jesteśmy zwyczajeni. do fajnie wykonanego stroju sportowego. Jest ona naprawdę na bardzo wysokim, fajnym, ciekawym poziomie wykonania, jak i cały ten zestaw jest zrobiony na bardzo dobrym poziomie. Jest tu w nim wszystko, co powinno być. Dobrze zrobiony model, ciekawa prezentacja, dobrze różne elementy, cała masa nowych elementów i dobra etapowe przeskładania tego zestawu. Bo ja w otwarcie miałem bardzo dobrą zabawę przy składaniu tego wszystkiego, mimo tej ogromności na naklejek, na której zawsze narzekam. to i tak, i tak jak dla mnie, ten model jest warty swojej ceny. I bez najmniejszego zastanowienia mogę mu dać tak naprawdę 5 na 5. To jest to, czego poszukiwałem. Bardzo fajna konstrukcja, dobre wykonanie, ciekawe tak naprawdę pod względem rozbiórki w późniejszym czasie i dobra mini figurka, którą możemy dorzucić do swojej kolekcji. Brawo LEGO, obyście wydawali. Więc takich modeli jak tutaj, jest w nich ogromny potencjał na późniejszą zabawę. A jak na razie, dziękuję bardzo dzisiaj i do zobaczenia Na razie!